Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym podsumować koszty budowy. Zrobimy sobie taki podział na stan surowy otwarty, który w sumie już jest, i na stan surowy zamknięty, bo już mam pozamawiane okna, drzwi wejściowe, tak więc wszystkie koszty już są znane. Na chwilę obecną pracuję nad działkami w wolnej chwili. Głównie to wychodzi tak, że jakieś trafi się jedno popołudnie w ciągu tygodnia, no i do tego sobota. Tak więc za dużo tego nie idzie, za szybko też to nie schodzi, ale pomalutku do przodu. Tak więc zapraszam na materiał. Chyba baterię mi uwaliło. To tak przy okazji pokażę Wam, jak można zrobić sobie z baterii do elektronarzędzi powerbanka. Zwykła końcówka samochodowa do ładowania. Ładowarka samochodowa, kabelek z dwoma końcówkami tutaj, no i ładujemy. Tak więc bardzo przydatne. W ten sam sposób można sobie obsłużyć telefon bądź jakieś inne urządzenia. No może na początku powiemy coś na temat całego ogólnie kosztu budowy. Stan zero, robiony pod koniec 2020 roku, wyniósł 32 000 tam z jakimiś tam dodatkowymi kosztami, na przykład wjazdu na działkę. To jest oczywiście koszt bez papierologii, bez działki, od po prostu wbicia pierwszej łopaty. Następnie stan surowy otwarty. No to już było działane w tamtym roku. O, przepraszam, ktoś tutaj dzwoni do mnie. Już jestem. To tak jak mówiłem, stan surowy otwarty wyniósł 36 900 zł. Jest to cena ścian nośnych, ścian wewnętrznych działówek, betonu. Do tego, do betonu oczywiście na strop i styropianu dookoła do zrobienia podbitki. Następnie dach. Dach wyniósł łącznie za same materiały 41 300 zł. Z tego około 12 000, tam 12 chyba było i pół, czy tam 13 000 za samą więźbę. I następnie tak, okna. Okna mamy zamówione w antracycie dwustronnym z klamkami czarnymi. Koszt okien 32 000 zł. Jest to koszt z montażem. Montaż szczelny na profilach EMO z ciepłymi parapetami. W koszt okien wchodzą tak: 3 okna takie dwumetrowe, 2 metry na prawie 140 wysokie, dwuskrzydłówki z jednym uchylnym. Są takie 3 okna. Z tego, że w kuchni tam mamy 2 okna uchylne. Do tego w łazience 90 okno, w kotłowni też 90, tylko że niższa. Następnie sypialnia. Tutaj mamy okno balkonowe, takie tarasowe, z ruchomym słupkiem, 170 szerokości. Następnie, tak jak widzimy tutaj na wejściu, fix dwumetrowy na 100 chyba 80 cm wysoki. Tutaj, tak jak już wspomniałem, to trzecie okno dwumetrowe, dwuskrzydłowe z dwoma uchylnymi i drzwi tarasowe, przesuwne. Zdecydowaliśmy się na smart slida. Dlaczego? No bo jest na pewno tańszy od HS-a. Wizualnie też jest ładniejszy, taka jest przynajmniej nasza opinia, że jest ładniejszy od HS-a i podobno, że szczelniejszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. I do tego jeszcze mamy 2 okna w szczytach. Tam prawie metr na metr mają wymiar. Tak więc to jest koszt okien 32 000. I jeszcze udało nam się spiąć budżet i zamówić drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe też antracyt z klamkami, z zawiasami czarnymi. Drzwi wejściowe będą firmy Marton.
z tym, że mamy taką możliwość przetrzymania tych drzwi i montażu dopiero po tynkach, tak więc drzwi będziemy mieć montowane po tynkach, jak już będą tynki wykonane w budynku. Tak więc łącznie koszt całego stanu surowego zamkniętego wychodzi nam 147 600 zł, czyli no niespełna 150 000. To sławne takie domu za 150 000. O dziwo, widać, że można za same materiały, ale da się. Co więcej, no tutaj działam powolutku. Tak jak widać, tu mnie wstrzymuje troszeczkę brak agregatu, oddałem go na serwis. Myślę, że niedługo powinien wrócić, tak więc dojedziemy tymi ściankami tutaj do góry też. I tak to wygląda. Całe oprowadzanie po domu będzie czas później, jak już będą wszystkie ściany wyciągnięte. Myślę, że to tyle w tym materiale. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia dalszych poczynań budowy rękami amatora przy bardzo ograniczonej pomocy firm zewnętrznych. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.